Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Krzysztofa, który pisze do nas. Dzień dobry, mam pytanie, jest możliwość, że pracodawca wyśle pieniądze komornikowi i nie zostawi mi minimalnej pensji. Czy musi mi minimalną pensję, a nadwyżkę wysłać komornikowi? Chodzi o umowę o pracę. Jak rozumiem, tutaj chodzi panu Krzysztofowi o ochronę minimalnego wynagrodzenia w przypadku prowadzonej egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Więc odpowiadając na to pytanie, krótko można powiedzieć, że to zależy tak naprawdę od tego, z jakiego tytułu jest prowadzona ta egzekucja. Ponieważ tutaj w prawie pracy faktycznie jest swoista ochrona wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. Oczywiście ta kwota się zmienia, bo z roku na rok ona rośnie. Od 2024 roku, od stycznia, będzie to 3055 zł na rękę. Natomiast ta ochrona w pewnych sytuacjach jest wyłączona lub ograniczona, tak? Czyli to oznacza, że w przypadku różnych egzekucji mamy do czynienia albo z pełną ochroną tego minimalnego wynagrodzenia i wtedy komornik może potrącić jedynie coś ponad tą kwotę, albo mamy do czynienia z jakimś ograniczeniem tej ochrony. I na przykład w przypadku świadczeń alimentacyjnych, czyli jeżeli ma pan prowadzoną egzekucję z tytułu zaległych alimentów, ograniczenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia nie występuje i komornik może potrącić nawet 60% tego wynagrodzenia netto na poczet spłaty tych długów alimentacyjnych i pracodawca temu nie może się w żaden sposób sprzeciwić. Kolejne ograniczenie dotyczy potrąceń związanych z zaliczkami. Tutaj mamy do czynienia z ograniczeniem wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia i w przypadku kar pieniężnych mamy do czynienia z 90% minimalnego wynagrodzenia, więc tutaj są pewne ograniczenia. Natomiast jeżeli już tutaj mamy do czynienia z tymi potrąceniami, doszłoby na przykład do zbiegu różnych egzekucji i miałby pan kilku komorników lub potrącenia z różnych tytułów egzekucyjnych, to mamy pewną kolejność potrąceń, więc w pierwszej kolejności pracodawca jest zobowiązany potrącić sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Czyli jeżeli ma pan długi alimentacyjne, to one będą potrącane w pierwszej kolejności. I tak jak mówiłem, wówczas nie mamy ograniczenia do kwoty minimalnej i maksymalnie 60% całej pensji może komornik potrącić. Później mamy do czynienia w kolejnym etapie z egzekucją na poczet pozostałych tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne. Czyli jeżeli ma pan zwykłą egzekucję na poczet spłat jakichś długów bankowych, finansowych, nie wiem, u operatorów komórkowych innych, wówczas to jest w kolejnym etapie, natomiast tutaj mamy już zastosowanie do ograniczenia do wysokości 50% wysokości wynagrodzenia, ale chroniona jest kwota minimalna, czyli dopiero nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia jest potrącana w wysokości 50%. A kolejne to zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi lub kary pieniężne przewidziane w kodeksie pracy i tak jak mówiłem tutaj odpowiednio mamy ograniczenie do 75% i 90% wynagrodzenia minimalnego. Więc potrącenia są dokonywane w tej kolejności, najpierw alimenty i zawsze one są preferowane i tak jak mówiłem tutaj nie ma tego ograniczenia do kwoty minimalnej. Trzeba też pamiętać, że mamy do czynienia z tym, że na zaspokojenie tych świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości egzekucji podlega nie tylko nasze wynagrodzenie zasadnicze, ale też inne składniki wynagrodzenia, na przykład dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie, nagrody, należności ze względu na udział w jakimś zysku, w jakiejś pracy na akord, wszystkie związane z wynagrodzeniem składniki przelewu, który przychodzi nam teoretycznie na konto, wcześniej może być to potrącone do wysokości 60% w pełnej kwocie, jeżeli chodzi o tą egzekucję alimentów. Więc tutaj trzeba by było po prostu się zastanowić w pana przypadku, z jakiego tytułu jest prowadzona ta egzekucja, skontaktować się z tym komornikiem, sprawdzić tę sprawę, zweryfikować, tym bardziej jeżeli na przykład tych tytułów wykonawczych prowadzonych w egzekucji jest więcej. My jak zwykle naszym czytelnikom i widzom polecamy kontakt z komornikiem, żeby dowiedzieć się, kto jest wierzycielem i ewentualny kontakt z wierzycielem w celu ustalenia jakiejś ugody dotyczącej spłaty, ponieważ można zaoszczędzić na kosztach egzekucji, jeżeli na przykład porozumiemy się z wierzycielem
i uda nam się wynegocjować zasady spłaty, które zawieszą egzekucję, bo jest to możliwe, tylko trzeba po prostu wyjść z własną inicjatywą i spróbować po prostu z drugą stroną się porozumieć, tak? Więc do tego też zachęcam pana. Nie wiem, czego dotyczy ta egzekucja, bo nie ma tej informacji w wiadomości od pana, ale po pana stronie jest też jakby piłka, mówiąc tutaj kolokwialnie, więc sugerowałbym kontakt z komornikiem, wywiedzenie się tego, czego dotyczy ta egzekucja i ewentualny kontakt z wierzycielem, negocjowanie spłaty poza egzekucją i zawieszenie egzekucji. Wówczas też ominie pana egzekucja z wynagrodzenia, będzie pan mógł samodzielnie spłacać to zobowiązanie i na pewno będzie to korzystniejsza dla pana forma. Jeżeli by pan miał jeszcze jakieś pytania w tym temacie, to zachęcam do przekazywania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.